Cześć, witam Was 24 września. Dla nas, w sensie dla naszej rodziny, jest to najważniejsza data w roku, bo tego dnia, dokładnie tego dnia 4 lata temu, na świat przyszły dziewczynki i wywróciły nasze życie do góry nogami, oczywiście w pozytywnym znaczeniu tego słowa, bo od tamtej pory nasze życie naprawdę nabrało mega tempa. Było dużo trosk, dużo łez, ale jeszcze więcej radości, szczęścia i tyle się dzieje na co dzień, że powiem Wam, że z jednej strony jestem w szoku, że ja mam już tak dużo dzieci, że 4 lata już mają dziewczyny, a z drugiej strony mam wrażenie, jakby one były z nami od zawsze i nie pamiętam już czasu przed nimi. Nie mogę sobie przypomnieć, jak to było, gdy ich jeszcze z nami nie było. No właśnie. No i takim krótkim słowem wstępu zaczynamy dzisiejszy vlog. Dziewczyny są w tej chwili w przedszkolu, a ja szykuję dla nich niespodziankę urodzinową, bo co prawda imprezę urodzinową planujemy dopiero zrobić w weekend, ale dziewczynki już są na tyle duże, że mają już świadomość, że dzisiaj jest ich święto, czekały na ten dzień, więc chciałabym też, żeby tego właściwego dnia, w tym właściwym dniu urodzin, też czuły się wyjątkowo, dlatego szykuję dekorację urodzinową. Co prawda dekoracja jeszcze nie jest gotowa, ale już pokażę Wam, jak to wstępnie wygląda. Mam już napompowane balony, muszę je zamontować. O, tutaj sobie pod sufitem lewituję jeszcze jeden balon i drugi. Jeszcze czeka sporo dekoracji do przygotowania. No i czekają prezenty już na dziewczynę. Muszę jeszcze je zapakować, chociaż nie wiem, czy zdążę, bo już jest dość późno i będzie trzeba zaraz po dziewczynki jechać. W każdym razie dziewczyny wymarzyły sobie w tym roku Playmobil, zwłaszcza Aniela, tą farmę. Już od jakiegoś dłuższego czasu cały czas o niej mówiła, także na pewno będzie w niebo wzięta. Dla Klaruni jest domek w górach, też Klarcia już ten domek widziała i bardzo jej się podobał. A dla Łusi kupiłam taki domek miejski z lodziarnią, bo powiem Wam, że Łucja uwielbia lody. Łucja uwielbia te prawdziwe lody, uwielbia bawić się w lodziarnie. Naprawdę nie ma dnia, w którym Łucja nie poczęstowałaby mnie zabawkowym lodem. Także lodziarnia to bardzo bezpieczny prezent, z którego zawsze, ale to zawsze Łucja będzie zadowolona. Także mamy i lodziarnię. Balon czwóreczka już jest. Podejrzewam, że zdążyliście się już domyślić po kolorystyce dekoracji, no i po śnieżynkach, że motywem przewodnim w tym roku urodzin będzie Kraina Lodu. To jest ulubiona bajka dziewczyn w tej chwili, zwłaszcza Olaf jest teraz bardzo u nas na topie, no i nie może go zabraknąć również na urodzinach, także będziemy teraz pompować Olafa. W zeszłym roku pompowaliśmy balony w takim sklepie z dekoracjami w Gdańsku, bo też mieliśmy kilka balonów na hel, a w tym roku kupiłam sama butlę z helem i postanowiłam je sama napompować. I do tej pory szło wszystko dobrze, napompowałam już kilka balonów, ale z tym mam problem, z tym Olafem, bo te wejście, właściwie go nie ma. Jest tak zgrzane tutaj, że nie ma żadnego otworu, nie ma jak napompować tego balonu, także nie wiem, co mam zrobić, chyba po prostu przedziurawię w tym miejscu ten balon i spróbuję po swojemu go napompować. Zrobiłam dziurę w balonie, założyłam go już na butlę z helem i teraz jeszcze tylko muszę przygotować tasiemkę, bo to na pewno będzie szybka akcja. Zazwyczaj w tych balonach z helem są takie zaworki, no ale skoro ten balon był tak skiepszczony i musiałam po swojemu zrobić dziurę, no to raczej tutaj zaworka nie będzie. Dobra, jedziemy z tematem, zobaczymy, jak to mi wyjdzie. No dobra, Olaf jest napompowany. Uciekł mi pod sufit. Oho, już słyszę. Dziewczynki wracają z Adamem. Na ile mi się udało, tyle zrobiłam dekoracji. Prezenty stoją już przygotowane. No i idę, po nie idę. Cześć dziewczynki! Cześć! A gdzie jest Wasza siostra? Nie ma. Nie ma? Została w przedszkolu? A, cześć Anielciu! Niespodziankę chciałaś mi zrobić? A ja mam dla Was niespodziankę!
Także najpierw myjemy rączki w łazience. Jak myjecie rączki, to przyjdziecie do mnie wszystkie, tak? Tak. Jak było w przedszkolu, dziewczyny? Fajnie! Ja była pani, ona tu nie płakała, nie słuchała. Anielko, tobie jak się dzisiaj podobało w przedszkolu? Fajnie było! Bardzo fajnie! A Klaruni, podobało się? Tak! Można? Proszę, chodźcie! To jest to, o czym marzyłyście, dziewczyny? Usiu, to ile ty lat kończysz? 4. A Klara, ile ty lat kończysz? Ile to jest? Aniela, ty ile lat kończysz? Kelilatka! 4? To chyba nie jest 4. O tak, teraz jest 4. To co, otwieramy prezenty? Na razie otworzyłyśmy te najmniejsze zestawy, lodziarnie i już jest zabawa. Ej, to są kolaki, to jest lód. Klaruniu, to co, otwieramy twoją górską chatę? Tak! Ja! Tak. I tak zleciał nam cały dzień na składaniu zestawów z Playmobil. Już jest po 20:00, wczoraj dziewczyny o tej godzinie spały. A dzisiaj co robicie, dziewczyny? Karmicie? Karmicie krowy i świnie. No dobra, także dziewczyny mają zajęcie. Chyba już trochę zmęczone jesteście, prawda? Tak, bardzo jestem. No, idziemy się zaraz kąpać.